Hej, 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 witam was znowu z naszą Keirą Metz. I co ona ma do zaoferowania dla nas? Geralt, już prawie... Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. To się zawsze przyda. Też ciekawe, ale my na razie polujemy na przepisy. Dobra, to wszystko. Do zobaczenia. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Może trochę później. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Daj tam mnie spokój. Wszyscy zabici, aż miło. Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Trochę zboczył z trasy. Tak. Jadący samotnie przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Resztki mięsa Katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? Ludzka. Stętnicy. Nie mógł odejść daleko. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Kajera.
schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła. Jak to w Velen? Wycwanili się. Ale koniec końców to ich wydymali, nie? Zawsze jakieś matcy. Teraz mamy 14 poziom, także jeszcze 3 i będziemy mogli tutaj fajnie śmigać w ekwipunku cechu kota. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To siona dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykanek Wynkaefil! Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia. Więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię.
Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glam! Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam przetynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa! Tempo, tempo! Piękne widoki. Już. Widziałem cię w wyzimie. Może po wyścigach dostanę nowe siodło. Pierwszy. Gratuluję. Byłbyś świetnym jokerem. Gdybym był pół metra niższy i dwa pudy lżejszy. No tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam dychy. Odczynników. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłan z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmi nie jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłeś. Te klatki, truchła, papiery. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce... Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń niejedno ma imię. To ja. Ciekawa jest. Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wystarczy. Keira? Chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? Szkoda.
W butach akurat mogła zostać. Mitenki, czyli jednak gramy w podchody, nie w chowanego. Gdzie ten kopciuszek? Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. Nie wiem, czy mam to cenzurować, czy nie. Coś wymyślę. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zerikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Lawr. Keira, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłumnicy. Te wszystkie wiedźmy tutaj, znaczy czarodziejki w Wiedźminie, one są bardzo wyuzdane. I co z moimi butami? Już czekają na dziady. Są bardzo wyuzdane te wszystkie czarodziejki. I jak to się nazywa, jak ktoś idzie po trupach do celu? A nie tak dosłownie po trupach. Że jest perfidny? No, coś takiego. Bo ta Genderfer to ona przynajmniej mówi, nie? Że ona nas zostawi czy coś. A Keira tu, no, przyjemna babka naprawdę. Światło jest w wieży. Potrafi o siebie zadbać. Ale jest bardzo tajemnicza, co jeszcze bardziej intryguje. Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Tak, dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery?
No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku, albo chociaż szczepionki. Tak? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego. Wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każe ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny. Zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie. Ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dywagację, Geralt. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Keira, posłuchaj. Ja na to nie pozwolę. Możesz myśleć, że życie tysięcy ludzi to akceptowalna cena za amnestię. Ale ja jestem innego zdania. Nie oddam ci tych notatek. Proszę. Nie zmuszaj mnie, żeby... Zamknij się i wyciągaj miecz. To nie musiało się tak skończyć. Ale ja kroczę ścieżką trupów. Wszędzie trupy, wszędzie trupy. Wszędzie trupy. Na tym skończymy. Hej, hej.